única posada. Proszę. Powiedz mi, co masz. Dzisiaj rano, kiedy się modliłam, dostałam takie słowo i wiem, że to jest słowo do Kościoła. Jeśli się modlisz, czy w swoim domu, czy tu w Kościele, i swoimi ustami wypowiadasz jakieś rzeczy, a w twoim sercu nie ma w ogóle zgody na to, co mówisz ustami, to nie modl się w ogóle. Dlatego, że wprowadzasz zamieszanie. Pamiętaj, jeżeli twoje serce nie jest oczyszczone, o cokolwiek się modlisz, nie modl się. Przestań się modlić. To są trudne rzeczy dla ludzi. Kiedyś napisałem takie nauczanie na temat modlitw przechwytywanych przez diabła. Proszę, dajcie to. Dajcie to sobie. Modlitwy przechwytywane przez diabła. Modlimy się zgodnie z wiarą i zgodnie z objawieniem. Inaczej się nie modlimy. Nie ma po co. A można narobić bałagan. Czasami niektórzy ludzie przychodzili do mnie i mówią, to ciebie się, będę się o ciebie modlił. Ja mówię, nie. Nie chcę, żebyś się o mnie modlił. Nie, modl się o mnie lepiej. Będzie mi w życiu łatwiej. Proste. Rozstawiajmy krzesło.